Witaj, Sofio. Jakie masz plany? Możesz przejść na noc? Szczerze mówiąc, umówiłem się ze znajomymi. Chciałabym cię zobaczyć, choćby na chwilkę. To mi trochę komplikuje. Proszę. Tak bardzo cię potrzebuję. No dobrze. Zaraz przyjadę. Mogłabym z nią porozmawiać. Teresa mnie słucha. Lepiej nie. Teraz by to pogorszyło sprawę. Mówiłem ci, jak mnie potraktowała. Czuję się dotknięta do żywego. Jestem pewna, że w końcu ci przebaczę. Musisz tylko nie zaprzestawać starań. Chciałbym mieć taką pewność. Ona cię kocha, pamiętaj. Myśl tylko o tym. Nie możesz się poddać. Takiej kobiety jak Teresa ze świecą szukać. Wiem. I bardzo mi jej brak. A posłały się jej kwiaty? Nie twierdzę, że z miejsca zdziałają cuda, ale czasami jeden drobiazg znaczy więcej niż 1000 argumentów. Spróbuj zawalczyć o jej względy, jakbyście się dopiero poznali. Niczego bardziej nie pragnę. Ale sam nie wiem. To wszystko tak boli. Ilekroć mnie odrzuca, czuję jej nieprzystępność i cierpienie. Rozumiem cię, ale to nie może być decydujące. Jeśli naprawdę ją kochasz, oczywiście, że kocham. To się nie wycofuj, choćby nie wiem, jak bolało. Pojedź do niej raz jeszcze. Nie. W tej chwili najważniejszy jest dla nas Medina. Musimy go odnaleźć. Może już jest u Lucrecji? Zostaw wiadomość po sygnale. Gdzieś ty się podziewał? Zwracasz się do swojego ukochanego Hektora? Więc nie wrócił jeszcze. Znowu ty? Wciąż do ciebie nie dociera? Nie chcę z wami potraktować. Będę dzwonił, aż się porozumiem z Mediną. Tylko sobie szukaj. Tylko, że to strata czasu. On robi to, co ja mu każę. Czy to jasne? Zdaje się, że jeszcze go nie ma. Jesteś zmęczony, Geraldo. Może się prześpi. Masz rację. Jestem zmęczony i stary. Dokumenty, proszę. Żarty na bok, kotku, śpieszę się. Coś się stało? Ciotka mi się rozchorowała. Jak skończę, możemy pojechać razem. Obrócę wcześniej. 2 godzinki akurat mi wystarczą. Dobrze. Będę czekać. Przyjadę na pewno. Wybacz, śpieszę się. Klaudio? Dobry wieczór. Przestraszyłem cię? Nie. Jest Erika? Tak, ale jeszcze ma dyżur. Wiem. Chciałem na nią zaczekać. Można? Jak najbardziej. Trzy, dwa, jeden.
3, 2, 1. Widzisz teraz, co spotyka zdrajców? Rzuć coś na siebie, gringo. Zaraz tam będę. Oczywiście, panie inżynierze, biorę to na siebie. Do widzenia. Co to za inżynier? Taki jeden. Zarzuca mnie swoimi wykresami. No i co słychać? Rozmawialiście z Mediną? No. Nie. Nie wiadomo, gdzie się podziewa. Tym lepiej dla ciebie. Facet jest obleśny. Nie wiem, jak matka mogła z nim wejść w kontakty. Twoja matka robi wiele zaskakujących rzeczy. Słuchaj, nie mogłabym dziś wcześniej wyjść? Mam parę spraw do załatwienia. Przecież musimy przejrzeć ostatni bilans kwartalny. Zapomniałeś? Unia Europejska. Sama mi to objaśniałaś. Niekoniecznie dzisiaj? Tak. Nie odkładaj do jutra tego, co można zrobić dziś. Oczywiście, idę po papiery. Zaczekaj. Benjamin przyszedł do ciebie. Czeka w bufecie. Co, nie cieszysz się? Benjamin jest świetnym kumplem, ale boję się, że zaczyna się we mnie dużyć. Zakochał się, to widać. Oczy go zdradzają. Może daj mu szansę. Robi wrażenie czułego i dobrego. Owszem, ale dobrze wiesz, że to nie wystarczy. Tak, ale będę nalegać. Bardzo mi przypadł do gustu. No i jest przystojny. Przemyśl go. Zostałem ojca? Właśnie wyszedł. Skoro jesteśmy sami, powiedz, czy on, aby dba o siebie, wiesz, że choruje na serce? Owszem, mówił mi. Myślę, że dba o zdrowie bardziej niż kiedyś, ale ostatnio był bardzo zestresowany. Wciąż te nerwy. No wreszcie. Długo to trwało. Okrutne korki na mieście. Napijesz się czegoś? Nie, dziękuję. Soku, fanty, kawy? Dziękuję. Szczerze mówiąc, rozumiem, masz niewiele czasu. Nie o to chodzi, tylko że wyjaśnisz mi w sypialni. Martin, jak to miło. Mnie również. A ja to pies? Cześć, siostrzyczko. Cześć, bracie. Albo ładniej, braciszko. Nie będziemy dziś tego kończyć. Jeśli chcesz, możesz iść. Naprawdę? Tak. Dokończymy jutro. Miłość, macierzyństwo, jakie to piękne. Pójdę już. Dzięki za wszystko. Buźka. Powiedz Sandrze, że też jest już wolno. Co robimy? Pamiętasz te ostatnie zakupy dla Dzidziusia? Obejrzałam ubranka i przestały mi się podobać. Chcesz wymienić? Możemy? Jasne. Co tylko sobie życzysz. A potem chciałabym pojechać do ciebie. Można? Do mnie, do domu? Serio? Mam chęć odwiedzić twoją mamę. Jeśli sądzisz, że wypada. Oczywiście, będzie zachwycona. Martwię się o twojego ojca. Jest taki zgaszony, samotny. Spróbuję porozmawiać z twoją mamą. Tak, między nami kobietami. Może uda mi się ją nakłonić, żeby dała mu szansę. Oby. Byłbym najszczęśliwszy.